W części poważnej napisałem: uczymy się trochę wolniej. Bardzo dobrze. Ale jeszcze była konkurencja rybkowa i też wygrałem. Uciech trochę więcej. Na kolejnym etapie realizacji naszego zadania grantowego, 7. edycji Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Pod hasłem odkrywamy harmonię, no nie może być inaczej, prawda? Harmonia zawsze musi być. Przyrody i ludzkich działań. Tak się składa część z Państwa, ponieważ nas jest dość sporo, prawie 284 osoby wczoraj naliczyliśmy, a chętnych ho, ale to już inna sprawa. Dzisiaj jesteśmy na kolejnym etapie, ale chciałem przypomnieć, że podczas uroczystości wręczenia dyplomu, prawda, no i pieniążków 7 marca otrzymaliśmy kwotę 10 tysięcy złotych, żadna tajemnica, za co serdecznie dziękujemy stowarzyszeniu, którego prezesem jest pani Sylwia Nowicka. Nasze zadanie odkrywamy harmonię przyrody i ludzkich działań ma następujące etapy. 8 kwietnia byliśmy u pani burmistrz gminy i miasta Odolanu, pani Ewy Dziubki, która nas serdecznie powitała, powiedziała o gminie dużo, no i zachęciła nas do zwiedzania pod każdym względem, i historycznym, i geograficznym, przemysłowym, i kulturalnym. 7 maja zatem, zgodnie z planem, pojechaliśmy na wycieczkę rajd rowerowy, jak zwał, tak zwał, jednodniowy, do Odolanowa. A w tym samym czasie druga grupa uczestniczyła w rajdzie samochodowym też po gminie Odolanów z finałem w Hucie. 4 i 5 czerwca, no to był ten właśnie dwudniowy rajd rowerowy w Hucie, a 7 plener plastyczny. Tu muszę lekko zamilknąć, dlatego że był on w Antoninie, czyli poza gminami, ale mam nadzieję, że pani prezes to wybaczy. Zaraz się wytłumaczę, dlaczego tak było. 10-11 jesteśmy tu, zgodnie z planem, i serdecznie witam w imieniu całego Uniwersytetu pana prezydenta Jarosława Urbaniaka. To jest nasz drugi punkt, że tak powiem, czyli miasto Ostrów Wielkopolski. I przez te 2 dni mamy w 2 grupach zwiedzić miasto Ostrów Wielkopolski pod hasłem Ostrów wczoraj i dziś. Ale ponieważ dzisiaj jesteśmy i dzisiaj gościmy tu pana prezydenta, to poprosiłem pana prezydenta, żeby właśnie nam odpowiedział na pytanie niejako w pigułce, prawda, Ostrów dziś. No a potem zejdziemy i pojedziemy pod kierownictwem, jak już wiem, pani Sylwii, na zwiedzanie tego dorobku, że tak powiem, przemysłowego, gospodarczego naszego miasta. 29 będziemy u wójta Kuroszczyka w Wysocku Wielkim, i tam będzie podsumowanie. I będzie podsumowanie konkursu fotograficznego i plastycznego, tego właśnie między innymi z Antonina. No a kto zwycięży, otrzyma w prezencie wycieczkę za darmo do Żywca. Wczoraj, proszę Państwa, Wczoraj, proszę Państwa, uczestniczyłem w konferencji naukowej Uniwersytetu Wielkopolskiego w Międzychodzie. Dziś nasza grupa Żywego Słowa i Pieśni reprezentuje Uniwersytet i miasto Ostrów Wielkopolski w Warszawie na Juwenalia. Dzisiaj rano wyjechali, prawda? I mam nadzieję, że ubiegły roku zdobyli 3. Co prawda w tym roku jest aż 2000 tych uczestników, ale Krzysztof Ogórkiewicz nie może przyjechać, jeżeli coś znowu nie przywiezie. To dałem mu limit, 5. miejsce, ale na pewno będzie wyżej. Czyli promujemy. Tak, na pewno. Proszę Państwa, 31 sierpnia gościmy w Gnieźnie, tam gdzie byliśmy zresztą na Andrzejki, ale to będzie konferencja ogólnopolska poświęcona zagadnieniu roku 2012 jako roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jako że Senat, mamy nadzieję, uchwalił o to takie hasło, a pani Anna Komorowska, pani prezydentowa, będzie honorowym, a przyjęła patronem tegoż
tego właśnie spotkania. No i proszę Państwa, pochwalę się na koniec, nigdy mi się nie śniło, że będę miał takie imieniny. 19 marca w Pałacu Kultury w Warszawie będzie owa konferencja historyczna. No i już widzę, ile tam będzie tych toastów, prawda, musiało być. W międzyczasie, Panie Prezydencie, 27 nasza grupa artystyczna, ja już wczoraj zawiozłem część obrazy, będzie prezentowała się właśnie w Międzychodzie, bo Międzychód się specjalizuje właśnie w kulturze tego typu, to znaczy plastyka i muzyka, a 28 ta grupa, która jest w Warszawie, będzie promować, prawda, i będzie występować w Międzychodzie. No i na koniec, 28-29 lutego, my z kolei w Ostrowie będziemy organizować drugie forum wielkopolskie kadry zarządzającej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A więc pracy jest dość sporo, ale mam nadzieję, że przy takim zaangażowaniu jak do tej pory sił nie braknie, no i będziemy dalej działać, pracować dla siebie, dla naszych sympatyków, przyjaciół, a szczególnie dla mieszkańców naszego miasta, powiatu. No a jesteśmy też poza powiatem, niektórzy dla naszego środowiska Wielkopolski Południowej.